Dobra, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry School of Dragon, z tej strony Tito, odcinek 35 chyba, albo też zapewne. Moi drodzy, znajdujemy się oczywiście w stajniach, tutaj musiałem sobie odebrać te misje, które moje smoki wykonały. Natomiast chciałem też tutaj wybrać ze stajni mojego, mrozi czorta, po tłumaczeniu na nasz język polski ze Snow Wrighta. Dobrze, tylko ja bym chciał najpierw wiedzieć, co zajrzeć do plecaczka, w którym mamy niesamowite rzeczy, musi być trochę ciężki. Mam tutaj oczywiście jeden hełmek z gemami. Chciałbym zobaczyć, czy to dalej ustawiane losowanie działa. Mam 718. Tak, moi drodzy, działa. Dodało mi się już określoną liczbę gemów, czyli zapewne 25 gemów, także no cóż, oszukaństwo dalej pełną parą jest School of Dragons. Dobrze, wyjdę sobie tutaj na zewnątrz. Nie za bardzo się orientuję, jaka to lokalizacja. Chyba w Berg wyjdziemy, bo wleciałem przez smoczy hangar do stajni. Ogólnie w dzisiejszym odcinku będzie nowa animacja Mrozi Czorta, wielkie... Aha, mamy... A dobra, to może spróbujemy sobie strzelić do... Znaczy, no, do Training Road, do centrum treningowego, rzucić się na bitwę. I po tej bitwie... A, troszeczkę się przycięło, dobra. Możemy lecieć. Czy już po fakcie? No już po fakcie jest chyba. Haha! Faktycznie jest po fakcie. No nic, no to dobrze, no to udajemy się... A tutaj jakiś questing ma cheek-up. Może bym sobie tylko rzucił okiem, wybaczcie. Aha, to jest Icestone Island, także ten. Moi drodzy, dzisiaj będziemy mieli nową animację Snow Wrighta. Jak zapewne już to wiecie, bo już powiedziałem to ze dwa razy, tylko przeskoczę sobie tutaj jeszcze, właśnie tutaj. No cóż, mój drogi, jak widać pierwsza zmiana, stanowi, załamuje skrzydła, czyli się nimi podpiera, używa ich jako przednich kończyn. Zaraz zobaczymy, jak sobie idzie. No tak, idzie, podpiera się z kończynami. Oczywiście nie jestem w stanie wam to pokazać od przodu, bo taka gra jest tak skonstruowana, że po prostu jeśli chciałbym przestawić sobie myszką, no to niestety ona będzie, o właśnie, myszką kierujemy sobie smokiem. Dobra, zobaczymy zaraz, jak się zachowuje w locie wznoszenie. Bardzo ładne, majestatyczne i muszę powiedzieć, że to je chyba widziałem przy kilku smokach. Dobra, teraz zobaczymy swobodny lot. No też w sumie nic za bardzo rewelacyjnego. Pikowanie chyba się niewiele zmieniło. Zaraz zobaczymy, czy się zacina. Nie zacina się, także to by było na tyle chwilowo. To przysiądziemy sobie tutaj obok tego skupiska ludzi i sobie tutaj strzelimy. Oczywiście chyba strzał oczywiście pozostał taki, jak był. Może zejdę ze smoka i weźmiemy go tutaj do zabawy. Weźmiemy go na placyk zabaw. Ha, ha, ha. Dobra, tylko żeby to się chciało fajnie załadować. Zaraz zobaczmy, może jeszcze jakąś reakcję zaobserwujemy ciekawą. Mrozi czortka. Aha, to nie wiem, czy to było, czy to jest nowe, ale to jest całkiem fajnie wygląda. Wkurzony mrozi czort. Dobrze, no to tak, ta postawa tu już była, dosyć znana. O, dobra. Może byśmy najpierw lampkę zobaczyli. No to jak widać... To też chyba było. To chyba w większości smoków takie podobne to jest. No dobrze, biega sobie. Jeszcze rzucę mu piłkę. A jak idzie? Tup, 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 tup. A złapał piłkę. Wcześniej w School of Dragon były problemy. Te smoki toczyły tą piłkę przed sobą, nie mogły złapać. Także całkiem fajna sprawa. Dobra, moi drodzy. No to nic. Widzę, że Snorre ma całkiem fajną nową animację. Nie wiem, co mógłbym wam jeszcze więcej tutaj pokazać. Battle Event się skończył. No to myślę, że może jakieś zadanie. Tylko zobaczymy, kto tu coś ma. Wiem, że tutaj ma... Ice Storm Island. Ciekawe jest...
Z takiej okazji Easter Island mam jeszcze, ale ja myślę, że dobrze by było się przenieść. O, tutaj ryba skoczyła. Dobrze byłoby się przenieść do może do szkoły. Zaraz zobaczymy, może jakaś misja się znajdzie. Może będzie miał jakiś dyrektor szkoły jakąś misję. Moi drodzy, czy ja miałem odpowiedzi na jakieś pytania? Chyba w ostatnim filmie, bo znaczy się odpowiedziałem na większość, więc myślę, że chwilowo dosyć. Musiałem chwileczkę czekać, aż się załadują. Więc myślę, że chwilowo pytań nie ma. Jak widać, tutaj nie ma nic za bardzo. Żadnych misji ciekawych. Teraz zobaczymy. Wiadro. To znaczy grubego. Gruby coś ma. Dobrze. To też pominiemy. Hedera nie ma. No to nic, no to. O, ktoś się zatopił tutaj. Całkiem fajny. Mały razor whipek, znaczy ten. No, zbicza czasu. Dobra, no to przeniesiemy się na berg. W takim wypadku. Skoro nic tutaj takiego ciekawego nie ma. A, dobra, jesteśmy. Co to mamy od silnika? Dwindling Flames. Sekunda, właśnie muszę poczekać. Muszę poczekać, aż coś się naładuje. Czy ktoś ma jeszcze jakąś misję ciekawą? Ty masz od śledzika, tak? Tak. No to nic, myślę, że chyba zaakceptujemy tutaj misję od śledzika. Co tu będzie? O mój Boże, myślałem, że. A, wiecie co, moi drodzy, i dobra, nie będę robił żadnej misji, myślę, że taki króciutki odcinek będzie dzisiaj ze School of Dragons. Myślę, że kolejne będą się dosyć w miarę regularnie pojawiały. Wiem, że ostatnio dosyć skąpie, ale jeśli po prostu za dużo tych misji zrobię, to mało mi tutaj zostanie. Natomiast twórcy School of Dragons dosyć nie za bardzo garną się do tworzenia nowych questów, tak samo nowych lokalizacji, chyba że jakiś expansion pack będzie. Myślałem, że w piątek będzie jakiś nowy smok, coś ciekawego pokażę. Natomiast nic się ciekawego nie zdarzyło. Także, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle tym przepięknym widoczkiem. Berg kończymy. Serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!